co cię kręci w takich przypadkowych numerkach? Ale ciężkie pytania zadajecie. No wiesz, ja kocham kobiety i ja uwielbiam z nimi spędzać czas. Mógłbym tak gadać jak z tobą całą noc i bym się w ogóle nie znudził, nie? No, no to nie umiem ci tego wytłumaczyć, ja to mam w sobie. No, po prostu widzisz piękną kobietę i tak. Masz ochotę od razu wskoczyć z nią do łóżka. Czy jednak no wiesz co, po jeszcze... bosku też powiedziałem, że jesteś piękną kobietą. Okej, to jeszcze to sprawdzę na nagraniu. No dobra, a jeżeli chodzi o seks, to zdradzisz, kiedy miałeś swój pierwszy raz, jak to wyglądało? Tak, miałem 16 lat wtedy. Obstawiałyśmy z dziewczynami w redakcji trochę mniej. Tak? No ja też obstawiałem, ale musiałem czekać długo. I miałem 16 lat wtedy, miałem dziewczynę dużo starszą ode mnie. I wpajała mi te tajniki, co jak. Ja pamiętam pierwszy raz, był straszny. Mówię ci, niesamowicie, nie? No może 5 minut trwał. Ojej. Z 3 razy doszło w ciągu 5 minut. Ale mimo wszystko cię to nie zniechęciło. Nie no, absolutnie. Jeszcze mi powiedziała, że to dla to, że jeszcze powiedziała mi... Nie, to jest tak, nie, Stefanika, teraz jedziemy po 2-3 godzinki, nie ściemiaj mi tu. Nie wstydź się. I wiesz, i było te 5 minut, ale powiedziałem, że tak ona na mnie działa, że po prostu tak się musiało skończyć. Nie? Następny raz będzie duży. I co, i dotrzymałeś słowa? Okej. A w ogóle liczyłeś, kiedy chciałeś wiedzieć, z iloma dziewczynami byłeś w sensie seksu? Tak, liczyłem do pewnego momentu. Później już nie. A do ilu? No nie umiem do tylu liczyć. Nie, no żartuję. No ja to liczyłem do pewnego momentu, ale później przestałem liczyć, bo pomyliło mi się już po prostu. Nie? A z jakąś dziewczyną byłeś w takim sensie, w takim związku bardzo emocjonalnym, z taką dziewczyną, na której po prostu ci zależało i seks nie był głównym czynnikiem? Był taki związek. Byłem w dwóch związkach, jeden trwał 9 miesięcy i był, bo był po prostu, nie? Mhm. Bo był stały dostęp do seksu, dlatego. A jeden był, co trwał 4 miesiące i nie zależało mi na seksie. No bo przyznam szczerze, to nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, że mogliśmy się spotkać, pogadać. Wiesz, czyli Paweł Catania jednak jest w stanie być w związku bardzo emocjonalnym, bardzo uczuciowym. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Tak właśnie jest. No mam dwie strony. Jest naczelny szpachlarz, jest Paweł Catania. No to w takim razie, wiesz, teraz dziewczyny będą miały za zadanie po prostu cię usidlić, właśnie takiego twojego, taką twoją wersję bardziej prywatną. Myślisz, poza tak ekipową. Będzie? No jestem niestety przekonana. No, nie, to jestem przekonana. Nie, no wiesz co, ja jestem ciężki, jeżeli chodzi o mnie, o mój charakter, ale jak już mi na kimś zależy, to ja się spotkam tylko z tą jedną osobą, z nikim więcej. No bo właśnie też, tak jak sobie przypominam ostatni odcinek drugiego sezonu, to właśnie kiedy kochaliście się z Eweliną, to był ten moment, że patrzyłeś jej w oczy i to było takie inne od tego, co oglądaliśmy to było przez... To było inne, tak, bo zazwyczaj to był po prostu seks, nie? Mhm. To było szpachlowanie po prostu. No a to był ostatni odcinek, to był też ostatni dzień. No zależało mi na niej po prostu. A w takim razie, a kiedyś dostałeś kosza? Nie. To jak ty to jeszcze robisz? Nie. No, nie wiem, ma się to coś, nie? To co nie mają wszyscy. Nie wiem jak. Czyli a jaki w takim razie jest twój sposób taki idealny na podryw? Czy ty czy nie podrywasz, czy po prostu jesteś? Nie, ja nie myślę o tym, absolutnie. Wiesz co, no, jak mi się podoba jakaś dziewczyna, no to patrzę po prostu na nią i podchodzę i zaczynam gadać. I później wszystko jakoś tak wychodzi, samo z siebie. Nie ma tam jakichś podkopów, wysyłania kwiatów, nie wiadomo, tajemniczy wielbiciel i tym podobne, nie ma czegoś takiego. A bywasz taki romantyczny, czy nie? Czy tylko już wtedy, kiedy bardzo ci zależy, czy w ogóle? No rzadko kiedy byłam taki. A zdradzisz, czy Ewelina już miała okazję poznać cię takiego? Miałaś? Czy nie? Kiedyś były kwiaty, o ile pamiętam, były kwiaty na Facebooku. Tak, stęskniłem się za nim i je wysłałem kwiaty, tak. Czyli potrafisz tęsknić? Potrafię, no stęskniłem się mocno za nim wtedy, strasznie mocno i je wysłałem te kwiaty.
Okej, okay, to takie a jeszcze... A to była niespodzianka, nie wiedziała o tym. Aha, no to widzicie dziewczyny, Paweł potrafi, jeżeli, będziecie, jeżeli będzie mu zależało. No i takie właściwie no, na koniec pytanie, jaki seks tak naprawdę cię kręci? Czy jaka jest twoja ulubiona pozycja? Takie wiesz, to co będziemy mogły puścić po godzinie 22? Już nowiodność w łóżku. Nigdy ta sama pozycja, inaczej. Kółko te same pozycje nie nudzą. Ja wiesz, ja lubię i pod kołdejką, no nie wiem, ale zakładam. I bez kołdejki, różne pozycje, naprawdę. Nienawidzę stagnacji, ani w związku, ani w łóżku. Po prostu lubię próbować nowe rzeczy. Super, dziękuję ci bardzo. Ale chcę zaznaczyć, że nigdy z facetem, nie? Żeby nie było. Tak? Tak, z dziewczynami tylko i wyłącznie. Nawet jakiś zakład? Nie, nie, nie. Nie, nie, bo na to nie. Ale z dwoma dziewczynami już tak. Tak, nawet z trzema. Nie, ale to próbowałeś, czy miałbyś w planach? To pierwsze. Ale to było minęło dawno temu. Okej. Okay. No dobra, to w takim razie ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Mm. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy i będziesz miło wspominał glamki. Tak jak ci tyle opowiedziałam, to jeszcze się kiedyś spotkamy. Tak? No, wiesz. No nie wiadomo, ale to już może poza wizją. Okej. Okay. To kończmy cięcie. Dzięki. Dzięki.